Kryspina Rogowska, witam Państwa we wtorek, 25 kwietnia i zapraszam na teledzień, w którym powiemy. W czwartek sesja Rady Miasta to będzie próba sił. Nowe miejsca parkingowe, manewry rejonowe PCK. Niebieski korowód przeszedł ulicami miasta. Europejski tydzień szczepień. Filip Kaźmierczak ze srebrnym medalem w zapaśniczych Mistrzostwach Polski Juniorów. Młody piłkarz PGE GKS-u na testach w lidze angielskiej. To będzie próba sił w obozie rządzącym. Wynik głosowania nad odwołaniem wiceprzewodniczącej Rady Miasta Jolanty Pawlikowskiej z ziemi bełchatowskiej da odpowiedź, czy radni Prawa i Sprawiedliwości podporządkują się wytycznym zarządu okręgowego partii. Nie od dziś mówi się o walce o władzę w okręgu między senatorem Dobkowskim a Antonim Macierewiczem. Lokalny PiS jest podzielony. Część rodzimych polityków skupiona jest wokół senatora, część wokół ministra. Jedną z ostatnich decyzji zarządu okręgowego PiS jest odebranie pełnomocnictwa senatorowi Dobkowskiemu w powiecie bełchatowskim. Teraz zgodnie z uchwałą senator jest pełnomocnikiem PiS jedynie w mieście. Druga ważna uchwała dotyczy zerwania koalicji PiS-Ziemia Bełchatowska. Przypomnijmy, zarząd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w marcu podjął uchwałę o zerwaniu koalicji PiS z ziemią bełchatowską. Dodajmy, że dokument zawarcia takiej współpracy po wyborach samorządowych sygnowali senator Wiesław Dobkowski, który wówczas był pełnomocnikiem PiS zarówno w mieście, jak i w powiecie bełchatowskim, oraz Grzegorz Gryczka, lider Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska. W mieście to właśnie dzięki dwóm radnym ze Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska władzę ma opcja skupiona wokół prezydent miasta i senatora. Wykonanie tej uchwały powierza się radnym, co w praktyce oznacza usunięcie z eksponowanych stanowisk polityków związanych z ziemią bełchatowską. Dlatego 7 radnych PiS na ostatniej sesji Rady Miasta złożyło wniosek o odwołania ze stanowiska wiceprzewodniczącej Rady Jolanty Pawlikowskiej z ziemi bełchatowskiej. Zakładając, że radni zgodnie z wytycznymi zarządu okręgowego partii poprą zerwanie tej koalicji, los wiceprzewodniczącej wydaje się być przesądzony, bo PiS ma samodzielną większość w Radzie. Czwartkowe głosowanie nad odwołaniem wiceprzewodniczącej Rady Miasta to preludium przed głosowaniem nad odwołaniem starosty Waldemara Wyczachowskiego. Sesja Rady Miasta pokaże, czy radni PiS dostosowali się do wytycznych zarządu okręgowego partii. W samym zarządzie pozycja starosty jest coraz bardziej znacząca. Przypomnijmy, że po odwołaniu senatora Dobkowskiego z funkcji pełnomocnika powiatowego partii to właśnie starosta Wyczachowski objął to stanowisko. Nie wydaje się prawdopodobne, by radni PiS w otwarty sposób głosują za odwołaniem starosty, wystąpili przeciwko osobie z zarządu okręgowego partii. Sesja, podczas której głosowany będzie wniosek nad odwołaniem starosty Wyczachowskiego ze stanowiska, zaplanowana została na 8 maja. Docelowo 98 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, ma powstać w centrum miasta. Magistrat chce wybudować parking w pobliżu miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej. Znaleźć miejsce parkingowe w okolicach centrum w godzinach szczytu? Prawie niemożliwe. Sytuacja dla zmotoryzowanych mieszkańców ma się poprawić. Nowe miejsca parkingowe nie rozwiążą co prawda wszystkich problemów kierowców, ale znacznie ułatwią życie z tym, że nie od razu. W tym roku w okolicach budynku biblioteki w bezpośrednim sąsiedztwie urzędów gminy i miasta powstanie 48 miejsc, w tym 3 tak zwane koperty. Obecnie opracowywana jest dokumentacja. Ta część inwestycji ma być zakończona jeszcze w tym roku. Pozostałe 50 miejsc parkingowych budowanych będzie w przyszłym roku. Zadzierzgnięcie, ofiary napaści, ranny motocyklista czy dzieci, które ucierpiały podczas zabawy. W sobotę w Bełchatowie młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w mistrzostwach rejonowych w udzielaniu pierwszej pomocy. Manewry po raz 27 zorganizował bełchatowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Bełchatowskie Mistrzostwa to etap rejonowy, który wyłonił drużynę, która będzie reprezentować nas na zawodach wojewódzkich. Są to 27 rejonowe mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Dla uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu bełchatowskiego. W dzisiejszych zawodach bierze udział 7 ekip 5-osobowych, a impreza ma na celu wyrobienie nawyków w prawidłowym udzielaniu pierwszej pomocy i spełnienie wszystkich warunków, które trzeba wykazać przy jej udzielaniu.
5-osobowe zespoły uczestników musiały wykazać się opanowaniem i wiedzą, zarówno tą teoretyczną, jak i praktyczną. Mamy 6 stacji urazowych i jedną testową, gdzie rozwiązują test, to jest tutaj u nas w budynku. Młodzież swoją wiedzę musiała skonfrontować w bardzo ekstremalnych sytuacjach. Był wisielec, poparzenie twarzy i dłoni, ranny motocyklista i pijana kierująca, która skutecznie utrudniała pracę ratownikom. Niektóre z przygotowanych stacji były ekstremalnie trudne, chociażby para, która została napadnięta w parku. W efekcie mężczyznę zespoły zastały nieprzytomnego, z wbitą w plecy siekierą i kobietą z przeciętymi powłokami brzusznymi. Można podejrzeć młodzież właśnie, jak udziela tej pomocy, jak się zachowuje w takich sytuacjach. Spośród 7 drużyn wygrała reprezentacja 3 LO z Bełchatowa i to oni w maju będą reprezentować rejon bełchatowski na zawodach wojewódzkich, które będą eliminacjami do finału na szczeblu krajowym. Wtorkowy happening Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zamknął w naszym mieście Dni Świadomości Autyzmu. Grupa dzieci z ośrodka oraz bełchatowskich szkół przeszła ulicami miasta. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, w wyniku którego zamyka się ono na świat. Wiele osób nie wie, co to za choroba i co się z nią wiąże. 2 kwietnia obchodzony jest Dzień Autyzmu i z tej okazji Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zorganizował Dni Świadomości Autyzmu, które mają zwrócić uwagę bełchatowskiej społeczności na dzieci z tym problemem. We wtorek ulicami Bełchatowa przeszła grupa dzieci z ośrodka oraz z bełchatowskich szkół. Happening rozpoczął się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kończąc swój marsz na placu Narutowicza. Jest problem, że jest problem. Dzieci autystyczne wymagają opieki, wymagają przede wszystkim wsparcia, przede wszystkim wymagają też tego, żeby pozwolić rodzicom na to, żeby mogli otrzymać wiedzę i niezbędne pomocne informacje, jak lepiej radzić sobie z opieką nad dzieckiem autystycznym. Mamy 2 ośrodki, jest to poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która również udziela tutaj wsparcia tym rodzinom, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, gdzie dzieci mogą spędzać czas oraz przede wszystkim brać udział w zajęciach, które pomagają w ich prawidłowym rozwoju. I my się bardzo cieszymy, że możemy również poza tymi codziennymi czynnościami, poza tą tak zwaną prozą życia, również zorganizować tego typu wydarzenia jak happening i pokazać, że jesteśmy z tymi dziećmi i że im jest wsparcie też grup, które tu dziś licznie przybyły, klas integracyjnych z naszych szkół Bełchatowa. W poniedziałek w ramach akcji odbyła się też konferencja Wiedzieć Więcej o Autyzmie, na której rodzice i nauczyciele spotkali się z terapeutami ze środka. Wstań i walcz to hasło wiosennego sercańskiego czuwania młodzieży z całej Polski. W najbliższą sobotę 29 kwietnia rozpocznie się ono o godzinie 18 w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i Świętej Barbary na osiedlu dolnośląskim. W czasie czuwania będzie okazja do powstania, spotkania z miłością miłosierną w sakramencie pokuty i pojednania, czas walki, świadectwa współczesnych wojowników oraz czas świętowania, Eucharystia i adoracja uwielbienia. Czuwanie zakończy się po północy. Organizatorami tego spotkania są księża Sercanie, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji, Zespół Syjon z Bełchatowa. Na czuwanie może przyjść każdy, kto chciałby uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. 10 maja w MCKPG Giganty Mocy wystąpi kabaret Smile z najnowszym programem To Ci Tłumaczę. Przez blisko 2 godziny główni aktorzy spektaklu we właściwy sobie sposób wyjaśniać będą zawiłości różnych sytuacji, takich jak dylematy teścia czy problemy z naszym językiem. Początek o godzinie 20. Bilety w cenie 50, 60 i 70 zł dostępne są m.in. w kasie MCK. Od poniedziałku obchodzony jest Europejski Tydzień Szczepień. Ta akcja ma zwrócić uwagę na potrzebę poddawania się szczepieniom, zarówno tym wynikającym z kalendarza, jak i tym uzupełniającym. Od 24 kwietnia do 30 kwietnia trwa Europejski Tydzień Szczepień Ochronnych. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, mająca na celu przybliżenie ważności szczepień ochronnych w celu prewencji naszego zdrowia. Szczepienia ochronne są niezmiernie ważne. Jest to oręże w walce przeciwko chorobom zakaźnym. I mimo że ostatnimi czasy taki PR niezbyt sprzyjający towarzyszy szczepieniom ochronnym, bo ktoś coś wiedział, źle usłyszał, nie powiedział jak było i te informacje są zupełnie sprzeczne z tym, co szczepienia ochronne niosą ze sobą i jakim są dobrem dla ochrony naszego zdrowia, a nawet i życia.
Ten rok poświęcony jest szczepieniom ochronnym na różnych etapach życia, czyli począwszy od noworodka, a skończywszy na wieku senioralnym. Musimy pamiętać, że są pewne grupy, które szczególnie są narażone na różnego rodzaju choroby i są to osoby, które niekoniecznie muszą być szczepione, ale o tych sprawach decyduje zawsze i wyłącznie lekarz. Natomiast ta populacja osób, która jest zaszczepiona, stanowi ochronę właśnie dla tych osób, które nie mogą być szczepione, ale również stanowi ochronę swojego zdrowia, te szczepienia stanowią i ochronę ich zdrowia. Oczywiście musimy tu wspomnieć również o sprawach takich jak różnego rodzaju koszta dodatkowe. Jeżeli chorujemy, mamy absencję w pracy, również są to koszty ekonomiczne związane z tą absencją, koszty związane z leczeniem. Dotyczy to również dzieci i ich rodziców, prawda, bo kiedy rodzice no, nie korzystają z pracy, zarobki też się zmniejszają. Przede wszystkim chodzi tu o ochronę zdrowia dzieci. Ten rok 2017 poświęcony jest takiemu hasłu szczepienia działają, a więc robią dużo dobrego i my powinniśmy zwrócić się właśnie w tą stronę, żeby jak najwięcej i jak najczęściej korzystać z tych szczepień. Mamy w Polsce szczepienia zalecane i szczepienia obowiązkowe. Te szczepienia zalecane, które są w programie szczepień ochronnych, no one są niestety odpłatne. No ale niemniej warto zainwestować, bo przecież cóż mamy cenniejszego jak zdrowie własne i zdrowie naszych bliskich, naszej rodziny. Ja chciałam tu jeszcze wspomnieć o takiej żółtej książeczce szczepień, która obowiązuje. Jest to międzynarodowa książeczka, bo o szczepieniach ochronnych powinni pamiętać również ci ludzie, ci z Państwa, którzy wyjeżdżają w dalekie podróże, szczególnie jeżeli to dotyczy krajów egzotycznych, krajów tropikalnych. Nie wpuszczą nas, jeżeli nie będziemy mieli zalecanych szczepień wpisanych do tej żółtej książeczki. Chciałabym Państwa zaprosić też do odwiedzenia takiej strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na której jest akcja Zaszczep sobie, chęć szczepienia. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących właśnie szczepień. U nas w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie 27 kwietnia, czyli w czwartek, w godzinach od 10 do 13 jest czynny punkt konsultacyjno-informacyjny. Osoby zainteresowane będą mogły przyjść i będą miały tutaj udzieloną informację na temat szczepień ochronnych. Również dysponujemy materiałami informacyjnymi, ulotkami, które myślę, że będą tutaj Państwu bardzo pomocne. Duży sukces odniósł w Radomiu Filip Kaźmierczak, zapaśnik GKS-u Bełchatów. W ostatnich Mistrzostwach Polski Juniorów zdobył srebrny medal. Filip Kaźmierczak stanął na podium zapaśniczych Mistrzostw Polski Juniorów. Do Radomia przyjechało ponad 80 zawodników z całego kraju i walczyło w kilku kategoriach wagowych. Bełchatowianin spisał się w turnieju bardzo dobrze i na jego koniec odebrał srebrny medal w kategorii do 84 kg. W sumie w całych zawodach Kaźmierczak stoczył 4 walki. 3 pierwsze, które wygrał przewagą techniczną, dały mu awans do finału. W nim musiał już uznać wyższość rywala. W porównaniu z ubiegłorocznym turniejem bełchatowianin zanotował progres, a drugie miejsce to jak do tej pory największy sukces bełchatowskiego zapaśnika. W minioną sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski Polskiego Zrzeszenia Taekwondo ITF. Bardzo dobrze spisały się w nich bełchatowskie sekcje prowadzone przez trenera Łukasza Chmielewskiego. W mistrzostwach wystąpiło 4 zawodników z naszego miasta, którzy łącznie zdobyli 4 medale. Amelia Dylewska wywalczyła Mistrzostwo Polski w technikach specjalnych, natomiast Mariusz Brożyna zdobył 2 srebrne medale w konkurencji walki semi-kontakt oraz techniki specjalne, a także był 3 w konkurencji układy formalne. Przemysław Zdybowicz zyskał uznanie w oczach skautów piłkarskiej Akademii Leicester City. Na początku maja w Anglii młody piłkarz z Bełchatowa odbędzie testy, które zdecydują o jego przyszłości.
Od 4 do 11 maja Przemysław Zdybowicz, piłkarz bełchatowskiego PGE GKS-u, przybywać będzie na testach do Akademii Piłkarskiego Mistrza Anglii. To wielkie wyróżnienie dla młodego zawodnika, gdyż jest to szansa zdobycia niezwykle cennego doświadczenia. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, przed 17-letnim piłkarzem brunatnych otworzą się duże możliwości. Liga angielska jest uważana za jedną z najlepszych w Europie, a w dodatku Leicester City jest klubem, który bryluje nie tylko na arenie krajowej, ale i świetnie spisuje się w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.